Pomyślmy, co się stanie z krzywą IS, gdy wydatki rządowe, wydatki rządowe wzrosną. Najpierw wykreślmy krzyż keynesowski. Na osi pionowej, tutaj mamy globalne wydatki, a na osi poziomej, tu zaznaczymy globalny dochód. To dwa podejścia do PKB. Interesują nas wszystkie punkty, gdy gospodarka jest w stanie równowagi, czyli kiedy dochód jest równy wydatkom. Dlatego wykreślamy krzywą o nachyleniu 45 stopni. To są wszystkie punkty, w których dochód równa się wydatkom. Gospodarka jest w swego rodzaju równowadze. W równowadze pomyślmy też o zaplanowanych wydatkach. Zaplanowane wydatki. Robiliśmy to już wiele razy. Są równe globalnym wydatkom konsumentów, a to funkcja dochodu pomniejszonego o podatki. Czyli funkcja dochodu rozporządzalnego. To nie jest C razy Y minus T. My mówimy, że C jest funkcją Y minus T. Tak na przykład można podejść do funkcji konsumpcji. W tym odcinku założymy, że to funkcja liniowa, ale nie musi tak być. Może być jakąś krzywą. Mamy też nasze zaplanowane inwestycje plus zaplanowane inwestycje, które zakładamy, że nasze realne stopy procentowe teraz są stałe. Zaplanowane inwestycje plus wydatki rządowe plus wydatki. Rządowe. Możemy nawet dorzucić eksport netto, jeśli założymy, że gospodarka jest otwarta. Ta krzywa, nasze zaplanowane inwestycje. Powtarzamy teraz wiadomości o krzyżu keynesowskim. Wykres może wyglądać tak. I dochodzimy do poziomu równowagi PKB. Możemy też wykorzystać tę informacje, będąc tutaj przy stopie procentowej R1, aby zaznaczyć przynajmniej jeden punkt na wykresie IS. Wyznaczmy co najmniej jeden punkt na naszej krzywej IS. Mam nadzieję, że rozumiecie, skąd ten kształt, a potem zastanowimy się, jak tę krzywą przesunąć. Tu mamy realne stopy procentowe. Próbujemy odnieść realne stopy procentowe do globalnego PKB. Wykazaliśmy, że kiedy realne stopy procentowe mają wartość R1, jeśli tu mamy R1, jeśli realne stopy procentowe mają wartość R1, to wiemy, że globalny poziom produkcji lub dochodu znajduje się w tym punkcie. Rzutując to na oś poziomą, widzimy tę wartość. Przy realnych stopach procentowych R1 to właśnie jest nasza produkcja. Mamy więc punkt na krzywej IS. Możemy wykreślić całą krzywą IS, która będzie wyglądała będzie wyglądała mniej więcej tak. To jest nasza krzywa IS. Moglibyśmy to robić dalej, przyjmując różne wartości realnych stóp procentowych. Moglibyśmy zaznaczać kolejne punkty na krzywej IS. Myślimy o tym tak: jeśli realne stopy procentowe wzrosną, to wartość tego całego wyrażenia zmaleje. A wtedy to przesunie się w dół i PKB będzie mniejszy. Jeśli ta krzywa się przesunie, to poziom równowagi PKB może się przenieść tutaj. Przy wyższej realnej stopie procentowej dochód globalny będzie niższy. Tak się wykreśla krzywą IS. Kiedy już mamy to wszystko z głowy, pomyślmy, co będzie, gdy wydatki rządowe wzrosną. Cóż, jeśli wydatki rządowe wzrosną, jeśli to tutaj pójdzie w górę, to wzrosną także nasze zaplanowane wydatki. Zatem zmiana wydatków rządowych, zmiana G, spowoduje przesunięcie tej krzywej w górę. Narysuję to trochę starannie. Ta krzywa przesunie się w górę i uzyskamy nowy poziom dochodu albo poziom równowagi realnego PKB. A ta ilość delta y, czyli ta ilość, tutaj, będzie równa mnożnikowi. Mnożnik to 1 minus krańcowa skłonność do konsumpcji razy zmiana wydatków rządowych. Teraz jednak nie będziemy się tym przejmować. Ten odcinek służy powtórzeniu wiadomości. Wszystko prowadzi do stwierdzenia, przy założeniu, że R1 się nie zmieniło, ale wzrosły wydatki rządowe, to PKB przesunęło się o tę wartość w górę. Wzrost wydatków rządowych zwiększony w punkcie R1 podniósł krzywą o tę wartość. O tę wartość. I to jest prawdą dla każdej realnej stopy procentowej na krzywej IS. Ogólnie jeśli zwiększacie wydatki rządowe, a nie zmieniacie całej reszty, to krzywa IS przesunie się w prawo. A gdybyście zmniejszyli wydatki rządowe, to krzywa IS przesunęłaby się w lewo. Mając takie narzędzia, możemy się zastanowić nad tym, jak zmiana wydatków rządowych przemieści nasz punkt równowagi w modelu ISLM. Zróbmy to. Zatem jeszcze raz: realne stopy procentowe. Tu mamy globalny dochód albo realny PKB, a to jest nasza krzywa IS. Krzywa IS wygląda mniej więcej tak. A nasza krzywa LM, zrobię ją na fioletowo, nasza krzywa LM będzie wyglądać jakoś tak. Zatem, przy wzroście wydatków rządowych, jak widzieliśmy, krzywa IS przesuwa się w prawo. W prawo. Narysuję to tym samym kolorem. Krzywa przesuwa się w prawo. I może wyglądać jakoś tak. Gdyby nasza realna stopa procentowa była na starym poziomie równowagi, a dochód równowagi znajdowałby się tutaj. To z powodu wzrostu wydatków rządowych nasz nowy poziom równowagi PKB staje się wyższy. Nowa stopa procentowa w stanie równowagi także wzrasta. Dzieje się to z powodu przesunięcia krzywej IS. Może powiecie, no dobrze, skupiasz się na krzywej IS, ale czy wzrost wydatków rządowych wpływa na krzywą LM? Czy zmiana polityki fiskalnej wywiera wpływ na krzywą LM? Nie mówimy o dodrukowywaniu pieniędzy, ale o zwiększeniu wydatków rządu, o zwiększeniu jego budżetu. Pamiętajcie, krzywa LM jest kształtowana przez preferencje płynności. Przy różnych poziomach PKB, ile ludzie chcą trzymać pieniędzy i jakie trzeba im dać oprocentowanie, by rozstali się z tymi pieniędzmi. Oraz ile procent byliby skłonni płacić, by zyskać dostęp do pieniędzy przy różnych poziomach PKB. To nie zależy od wydatków rządowych, ale wpływa na podaż pieniędzy, ilość pieniędzy na rynku i ogólny poziom cen. Można się zastanawiać, czy wydatki rządowe długoterminowo nie wpływają na ceny? Jeśli jednak utrzymamy wiele czynników na stałym poziomie, zwłaszcza krótkookresowo, a szczególnie gdy stałe są ceny, to polityka fiskalna nie zmieni krzywej LM. Mogłaby to zrobić polityka pieniężna, jej część dotycząca podaży pieniędzy i preferencje płynności, ale sama polityka rządu, sama polityka fiskalna tego nie zmieni. W tym modelu staram się nie komplikować spraw. Gdy wydatki rządowe rosną, gdy G rośnie, to krzywa IS przesuwa się w prawo, a wzrost realnych stóp procentowych w tym modelu skutkuje wzrostem realnego PKB.